Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Miniony weekend na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Kępnie Stowarzyszenie Pomoc przeprowadziło ekshumację żołnierzy poległych podczas II wojny światowej. Stowarzyszenie Pomoc działające dzięki porozumieniu Polski z Niemcami w sprawie ofiar II wojny światowej trafiło do Kępna dzięki Stowarzyszeniu Socjum i okolnemu historykowi Maciejowi Bednarkowi. W latach 90. Polska i Niemcy podpisały porozumienie, którym zobowiązały się strony do pomocy w poszukiwaniach ofiar wojny. Niemcy pomagają Polakom szukać swoich bliskich i ofiar wojny w Niemczech, natomiast Polacy robią to samo w Polsce. I w przypadku, kiedy fundacje czy też stowarzyszenia, które działają w Polsce, dostają informacje o poległych żołnierzach czy też cywilach, podejmują akcję ekshumacji i przeniesienia szczątków na cmentarze wojenne niemieckie w Polsce. Tych cmentarzy jest kilka. Szczątki z Kępna trafią prawdopodobnie do Poznania na cmentarz Miłostowo. Lokalny historyk pochodzący z Wieruszowa, Maciej Bednarek, dotarł do zdjęć pochówku niemieckich żołnierzy z 1940 roku. A dzięki działalności Stowarzyszenia Socjum udało się ustalić cmentarz i miejsce wydarzeń sprzed 80 lat. Tutaj jest bardzo ważna rzecz obok nagrobek Gustawa Grzęby, który został w 2010 bodajże, może 10 roku chyba, podniesiony przez Socjum i to jest nagrobek żołnierza, który walczył po stronie niemieckiej w powstaniu wielkopolskim. I kiedy minęły czasy II Rzeczpospolitej, to w tym samym miejscu, gdzie leży ten powstaniec, pochowano żołnierzy hitlerowskich. Prace poszukiwawcze, a następnie ekshumacyjne prowadzone były pod nadzorem Instytutu Pamięci Narodowej. Na miejscowym cmentarzu poszukujemy sześciu żołnierzy niemieckich, którzy polegli w 1939 roku. Zostali tutaj pochowani w 1940 roku dopiero. To nie było ich pierwotne miejsce pochówku. I spoczywają tutaj w tym rejonie. Mamy tutaj dzięki jednemu tutaj z panów udostępnił nam dokumentację fotograficzną. Mamy informacje, na których bazujemy. Miejmy nadzieję, że pozwolą one dosyć konkretnie ustalić miejsce tego pochówku i ograniczą nam tutaj dość znacznie zakres pracy. Szczątki te zostaną następnie pochowane na cmentarzu żołnierzy niemieckich, cmentarzu wojennym. Przebaczamy i prosimy o przebaczenie. To znamienne i historyczne już słowa biskupów polskich skierowane do biskupów niemieckich w 1965 roku. Być może budzą one różnorodne odczucia. Jednakże pamiętać musimy również o tym, że ogromne rzesze naszych polskich żołnierzy do dziś spoczywa na nie swojej ziemi. A dzięki takim inicjatywom również i oni odnajdywani mają szansę pośmiertnie otrzymać należny im szacunek. Historii nie zmienimy. A takie przedsięwzięcia, jakkolwiek je oceniać, opierają się na porozumieniu i współpracy, co ideologicznie łączy, a nie dzieli.